Proszę Państwa, to jest moment, w którym warto to powiedzieć. Proszę dzwonić do swoich sąsiadów. Polacy walczą o zwycięstwo w Oberstdorfie. Piotr Żyła prowadzi, Dawid Kubacki na miejscu czwartym, a w drugiej serii zobaczymy czterech biało-czerwonych. Jest! Proszę Państwa, powiem to po raz chyba drugi w tym sezonie. Dzwońcie po sąsiadach i mówcie, żeby włączyli skoki, bo Polak prowadzi po pierwszej serii. Kamil Stoch walczy o zwycięstwo na legendarnej skoczni Oslo Holmenkollen. Proszę Państwa, powiem to z dziką rozkoszą. Proszę dzwonić do sąsiadów, proszę mówić, żeby włączali TVN, bo Polacy walczą o podium i mamy nadzieję, że to podium na koniec tego sezonu będzie. Tak. Proszę Państwa, ja po raz ostatni powiem to w tym sezonie. Jeżeli macie Państwo jeszcze impulsy na swoich telefonach, to proszę dzwonić do sąsiadów, żeby włączali TVN, bo Polak walczy o zwycięstwo na konkursie w Planicy. Po raz pierwszy powiem to w tym sezonie. Proszę dzwonić do sąsiadów, ponieważ Polacy walczą o zwycięstwo na skoczni Wrócem. Magda ma specjalne spodnie, żeby zjechać z tego stołu, więc będzie siedział. Dzwońcie do sąsiadów, ja to powiem. Właśnie. Dzwońcie do sąsiadów. Proszę Państwa, proszę dzwonić do mamy, taty, sąsiadów, bo Polak walczy o zwycięstwo w Wróce. Jeżeli wygra, Magda będzie jechała po tym stole. Nie możecie tego przegapić. Co to za pomówienie? Nami. I proszę Państwa, to już nie trzeba dzwonić do sąsiadów, to trzeba dzwonić do całego bloku. Polacy zaraz podbiją Tiklize Neustadt. To trzeba zobaczyć, za moment zaczniemy drugą serię. Czterech biało-czerwonych w drugiej serii. Dawid Kubacki prowadzi, Piotrek Żyła na miejscu trzecim. Proszę dzwonić do wszystkich, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Proszę nie dzwonić do sąsiadów, bo to nie ma sensu, oni i tak oglądają skoki narciarskie. Proszę dzwonić do sąsiadów, do kogokolwiek innego, żeby włączali TVN, oglądali skoki narciarskie, bo Halvorze, Egnerze, Granerudzie. Dawid Kubacki idzie po ciebie. Proszę Państwa, dawno tego nie mówiłem, ale proszę dzwonić do sąsiadów, bo Polak walczy o podium. Tak, Dawid Kubacki, trzymajmy za niego kciuki, bo jest na miejscu trzecim po pierwszej serii.